ta linia horyzontu na środku i zadaję pytanie autorowi, co dla niego było ważne, czy to, co się działo na niebie, czy to, co się działo na ziemi, bo ja nie wiem. Bo ja nie wiem, czy moja uwaga ma być skupiona na niebo, czy moja uwaga ma być skupiona na ziemi, bo chciałbym odebrać przekaz zakodowany w tym zdjęciu. Chciałbym zrozumieć intencje, wejść w autora i z nim trochę pogadać poprzez fotografię. W związku z tym trzeba byłoby albo tak, albo tak. I wtedy mamy jasność. Patrzę tu, a w tamtym rozdaniu patrzę w dół. Troszeczkę w samym ujęciu brakuje światła. Ja lubię zdjęcia, gdzie to światło gdzieś tam się ślizga. Mimo że mamy błękit na niebie, na samych tych pagórkach nie ma światła. Jest taka widoczność, jaką widać, lekka mgła. No i to też ważne jest, w jakim powiększeniu pokazujemy zdjęcia, bo najciekawsze zdjęcia, jeżeli są zbyt małe, to tych szczegółów nie widać. Przy pełnym formacie, nawet jak wyłączę sobie ten podgląd tutaj, to i tak nie widać, co się dzieje tutaj między tymi zalesieniami. Dopiero jak otworzę powiększenie, to dopiero widać budynki, które są malutkie jak mróweczki, jakbyśmy to z lotu ptaka oglądali. Znowu, plan zdjęciowy zbyt odległy traci na wartości. Tutaj mamy, obiektyw jest zoomem w granicach od 18 do 55 i zastosowano ogniskową 40, czyli prawie najdłuższą. No, wiele się tutaj nie da wycisnąć, chociaż tu to jest jakiś daszek i albo daszek dla ptaków, które są dokarmiane, albo jakieś chałupy, bo tutaj na dole są chałupy. Bo to byłby fajny temat. To byłby fajny temat. Wokół lasy i tutaj coś. Bo tak za szeroko, takie pagóreczki. Pierwsza świerczek chyba, nie? Świerk tutaj na pierwszym planie bardziej widoczny i tyle. Czyli przy takim układzie, przy takim widoku, ciekawsze światło, bardziej takie budujące albo świat w górach może być bardzo różne, to już nie będę tu wymyślał, ale ciekawsze, a jeżeli przy takim zamglonym, to może jednak jakieś detale, jakieś fragmenty, wycinki tego kadru wielkiego, pokazujące, że tutaj na tych polanach między drzewami się coś jeszcze dzieje, że to nie są jakieś tam kępy traw, tylko po prostu chałupy, bo to się zmienia skala odwzorowania, zmienia się skala widzenia. Bo tu jakieś pagórki i drzewo. Nie mamy punktu odniesienia. Dopiero jak pokażemy, że tu są domy, to aha, to taki widok jest. To zaczyna człowiek inaczej kombinować. Także tu zabrakło zdecydowania autora, który by chciał jakiś wątek pociągnąć, taki ważny. Dla niego.